Zobaczcie, Jezus przyniósł wypełnić wolę Ojca, tak? Co jest wolą Ojca? Wierzyć w Tego, którego On posłał, tak? Ale wierzyć w takiego, jakiego On przyszedł pokazać. Wierzyć w Jezusa Chrystusa, tak? To, co przyszedł przynieść. Łaskę i prawdę. Jezus stał się łaską i prawdą, tak? Amen. Czyli musimy wypełniać wolę Ojca, czyli wierzyć w Tego, którego On posłał. A On przyszedł nam pokazać miłość Ojca, tak? Nie ma tu żadnego zaćmienia. Amen? Amen. To jest właśnie wierzyć w imię Jego. Jeszua, Jahwe zbawia. Bóg jest miłością. Teraz widzicie, no, problem polega na tym, że chrześcijanie w zależności od Kościoła wierzą w różnego Jezusa. Jedni wierzą w takiego Jezusa, co jednak jest trochę niecierpliwy, który się czasem gniewa na nas. Jest taki gniewny. Inni uważają, że prawo Mojżesza też nas dotyczy. Dorzucają tego. A ja nie mam kulturę, ale ty... I znałem takiego Jezusa. Tak? Inni jeszcze uważają, że żnie gdzie nie posiał. Inni jeszcze na przykład twierdzą, że wychowuje ich chorobą. Tacy chrześcijanie też się zdarzają. O, ja widziałem. Inni jeszcze uważają, że jest takim, że to jest taki mały Jezusek na rączkach potężnej mamusi. Tak? I dookoła jest mnóstwo świętych, do których też trzeba się modlić. Taki mam obraz Boga. Takiego poznałem Jezusa. I te wszystkie czerwone kulki to jest sianko, słoma i drzewo. Z tego sobie zbudowali Jezusa i takiego Jezusa znali. A jeżeli znają takiego Jezusa, to przez takiego Jezusa są poznani. Tylko czy to jest prawdziwy Jezus? Czy są poznani przez prawdziwego Jezusa? Czy prawdziwy Jezus ich zna? Czy Jezus zbudowany ze słomy, siana i drewna? Czy musimy naprawdę, naszą odpowiedzialnością jest poznać prawdziwego Jezusa. Jezus jest drogą do Ojca. Czyli jakiego znasz Jezusa, takiego znasz Ojca. A jakiego poznasz Ojca, taki sam będziesz. Amen? Amen. I zobaczmy dzisiaj, jaka jest różnica między Starym Prawem. To było prawo Mojżesza, tak? Dwie zimne tablice. To było prawo. I na czym polegało? Polegało na wypełnianiu uczynków, tak? Czyli prawo Starego Przymierza polegało na wypełnianiu uczynków. Czyli ktoś, kto nie wypełniał uczynków, był? Ktoś wypełniający uczynki był jaki? Sprawiedliwy, tak? Ktoś, kto wypełniał uczynki w oczach prawa, był sprawiedliwy. A niewypełnianie uczynków było czym? Nieprawością, tak? Czyli grzechem. Amen? To jest definicja grzechu Starego Przymierza. Niewypełnianie uczynków jest nieprawością, czyli grzechem. Jezus przyniósł nowe prawo, tak? Amen? Jak ono brzmi?
Przykazanie zaś Jego jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa. I agape, pierdolenie. Ale to musi być czysty Jezus, bez domieszek. Tak? I agape się wzajemnie, tak jak nam przykazał. Jeżeli nie znamy czystego Jezusa, takiego jak nam przyszedł objawić Jezus, jaki jest Ojciec, to tak naprawdę nie będziemy się agape, bo nie poznamy agape. Rozumiecie? No tak. Czyli mamy nowym prawem jest tak naprawdę wiara, tak? Musimy wierzyć. Musimy wierzyć w Jezusa, który przyszedł nam objawić Ojca. I teraz tak. Na czym polega to prawo? Na wierze. Okej? Okay? I teraz, jeżeli ktoś wierzy, to jest co? Sprawiedliwy. Amen? A ktoś, kto nie wierzy, ktoś, kto ma niewiarę, jest wypełniony niewiarą, to jest właśnie nieprawość. Amen? To jest grzech nowego przymierza. Dlatego Jezus mówi, pośle pocieszyciela, który przekona świat o grzechu, bo nie uwierzył we mnie. Bo czynią nieprawość, bo nie wierzą we mnie. Amen? Okej. Okay. To są zasady nowego przymierza, pod którym żyjemy, nowego prawa, prawa ducha. Nie można ich pomieszać, nie można pomieszać tych dwóch rzeczy. Jeżeli je będziemy mieszać, to ciągle będziemy mieć zamieszanie. Bo będziemy myśleli, że czynimy nieprawość, gdy nie wypełniamy prawa. Nie. Czynimy nieprawość, gdy nie wierzymy, że Jezus za nas wypełnił prawo. Amen? Amen. Bo tak prawo to jest Jezus, a nie prawo to nie jest. Czyli nie możemy mieszać prawa grzechu i śmierci i prawa ducha. Nie możemy tych rzeczy nigdy pomieszać, bo będziemy mieć zamieszanie, bo będziemy mieć dobro złego Boga. Będziemy ciągle żyć zamieszani z schizofrenią. Musimy poznać Boga, Jego wolę i to, że Jezus przyszedł i ją wypełnił na ziemi. Amen? Żebyśmy poznali miłość Boga, żeby Duch Święty rozlany w naszych sercach wypisał nowe prawo, prawo miłości, która woła Abba, Ojcze. Amen? Amen. Zobaczcie. Jeszcze do niedawna myślałem, że ten werset dotyczy ludzi niezbawionych. Ale on niestety dotyczy ludzi zbawionych. Nie każdy, który mówi mi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Zbawienie, a wejście do Królestwa Niebieskiego, to są dwie różne rzeczy, ale jak jesteśmy zbawieni, tata mówi, szukajcie Królestwa Bożego. A nie możemy wejść do Królestwa Bożego, jeżeli się nie narodzimy na nowo. Narodzenie na nowo z ducha, to jest wiedzieć, kim się jest, poznać prawdziwy obraz Boga, który jest miłością. Wtedy jesteś zrodzony, poznany przez Niego. Poznajesz Boga, który jest miłością i jesteś poznany przez Boga. Amen? Panie, Panie, nie każdy, który mówi mi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca. Jaka jest wola Ojca? Wiesz, tego, którego On posłał. Amen. Który jest w niebie. Wielu powie mi w owym dniu, Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twojego imienia, nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twojego imienia, nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twojego imienia. Wtedy oświadczę im, nigdy Was nie znałem. Nie znałem. Wiecie, to, że znacie takiego Boga, takiego Jezusa, i taki Jezus was zna, to nie znaczy, że prawdziwy Jezus was zna. Chcecie poznać Jezusa, który jest tylko miłością. Ludzie, którzy mają Boga, który jest srogi, który ich karze, który ich chłoszczy, który ich wychowuje chorobą, który wychowuje prawem. Znają takiego Jezusa, nie są poznani przez prawdziwego Jezusa, czyli minęli się w poznaniu z Bogiem, w tej relacji.
poznali prawdziwego Jezusa i usłyszą: nie znam was. Zostają w ciemności zewnętrznej. To nie znaczy, że straszne zbawienie. Nie wejdą do Królestwa Niebieskiego. Nie wejdą do Nowego Jeruzalem. Zostaną w ciemności zewnętrznej. I ta słoma, siano, drewno będzie się palić. Ten ogień, wiecie, drugi sąd będzie polegał na tym, że spadnie ogień na ziemię. Fizyczny ogień. Ale zanim przyjdzie fizyczny, przychodzi ten duchowy ogień. To jest ten ogień, który powiedział Jezus: jakże pragnę rzucić ogień na ziemię. Jakże pragnę, żeby już płonął. Ten ogień to jest miłość Ojca, to jest objawienie agape. I on teraz przychodzi do kościołów i wypala to wszystko, co, te wszystkie doktryny, które są zbudowane nie na tym, co Tata postanowił, nie na woli Ojca. Amen? Amen. To się teraz wypala. Ludzie zaczynają wyrzucać ze swojej teologii rzeczy, które nazbierali przez całe lata. To jest dla nich bolesne. Bo okazuje się, że nie do końca dobrze wierzyli. Nie znali tego Jezusa. Halleluja. Bo tak naprawdę bycie Synem Bożym. Bycie Synem Bożym polega na dwóch rzeczach. Na tym, by poznać prawdziwe oblicze Boga, tak? Boga, który jest miłością. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. To nie agape, nie zna agape. Myśmy poznali. Musimy poznać prawdziwy oblicz Boga, który jest miłością. Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg w Nim. Czyli pierwszą podstawową rzeczą jest poznać prawdziwe oblicze Boga. A drugą, ważniejszą, jest bycie poznanym przez Boga. Jeśli ktoś miłuje Boga, ten jest poznany przez Niego. To słowo poznany to jest to samo słowo, które jest, gdy Adam poznał Ewę, urodził się Kain. Tak? Czyli to jest ta intymne miejsce, gdy Bóg nas poznaje i wtedy stajemy się synami Bożymi. To jest ten werset z pierwszego listu Jana. Każdy, kto narodził się z Boga, nie grzeszy, gdyż co? Gdyż nasienie Boże mieszka w nim, czyli jest poznany przez Boga. Amen? To jest nowo narodzenie. Zwracasz się z Boga. Znasz prawdziwe oblicze Boga, który jest tylko i wyłącznie miłością. I wtedy Bóg cię poznaje, zacienia cię. I nasienie, Jego nasienie Boże mieszka w Tobie. I każdy, kto się narodzi z Boga, nie grzeszy. Amen? Bo nie może grzeszyć. Bo co? Bo wierzy. Jedynym grzechem nowego przymierza jest co? Niewiara. Czyli wierzysz w prawdziwy obraz Boga, który jest tylko miłością, wtedy już nie grzeszysz. Amen? Amen. Okej. I najważniejsze jest poznać Boga i być przez Niego poznanym. Jeżeli znamy ten fałszywy obraz Boga, to usłyszymy od prawdziwego Boga, oświadczy nam: nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode mnie, wy, którzy dopuszczacie się nieprawości. Nieprawości o co? Niewiara. Amen? Jest mnóstwo chrześcijan, którzy mówią, że wierzą w Jezusa, ale wiecie, ich obraz Jezusa jest błędny. Jest wciąż zamazany. Jest, ten Bóg jest u nich taki jak Edenie, kiedy diabeł tak naprawdę pod drzewem mądrości wsadził ludziom obraz Boga dobro-złego, tak? To jest poznanie dobra i zła. Poznanie Boga jako dobrego i złego. Nie, Bóg jest tylko dobry. Dlatego przyszedł Jezus, żeby odkręcić tą sytuację spod drzewa mądrości. Tam zaczęła się mądrość tego świata, która się zaczęła rozwijać. Jedyna rzecz, która ewoluuje na tym świecie, to właśnie mądrość tego świata, która zaczęła się pod drzewem mądrości.
gdzie człowiek zaczął poznawać Boga jako dobrego i złego. Ale Bóg przyszedł, Jezus przyszedł, żeby pokazać prawdziwy obraz Boga. I nawet jak ktoś mi powiedział, nauczycielu dobry, to on powiedział, dlaczego mnie nazywasz dobrym? Jest tylko jeden dobry. Bóg Ojciec w niebie. Amen? Okej. Zobaczcie. Jezus przyszedł wypełnić wolę Ojca. Wolą Ojca jest. Taka. A to jest wola tego, który mnie posłał. Abym z tego wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił. Lecz wskrzesił do dnia ostatecznego. A to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał żywot wieczny. A ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. To jest wola Ojca. Mam ją pełnić. Zatem jeżeli to jest wola Ojca, Ojciec posłał Syna, żeby ten Syn nie pokazał siebie, tak? Nie pokazał siebie, tylko pokazał, jak jest Tata. Czy w kościołach się głosi Ewangelię ciągle, że my mamy naśladować Jezusa, który umarł na krzyżu. Ale tak naprawdę Jezus umarł po wyjściu z Jordanu. On wyszedł z Jordanu, Ojciec dotknął go swoim palcem. Powiedział, Tyś jest Syn mój umiłowany. Jezus tam umarł. Umarł dla siebie. Umarł dla swojej woli. Nie swoją wolę, ale Jego przyszedł pełnić. Czyli Jego wolę umarła. Jego chęć jakikolwiek Jego zachciał się umarł. Jego komfort umarł. Wszystkie Jego rzeczy, które by chciał zrobić dla siebie, umarło. On umarł dla siebie. Wyszedł z Jordanu i umarł dla siebie. I wtedy Bóg Ojciec przez Ducha zamieszkał w nim, przeodział się w Niego. Przeodział się w Jezusa. I nie jest nigdzie w Biblii napisane, że Chrystus świat ze sobą pojednał, ale Bóg w Chrystusie świat ze sobą pojednał. Czyli Bóg odział się w Jezusa, który umarł dla samego siebie. I pojednał świat ze sobą. A potem dał nam służbę pojednania, byśmy my to robili. Czyli my wychodząc ze swojego Jordanu, tak naprawdę umieramy dla samej siebie. I odziewa się w nas Ojciec. I On pełni to samo zadanie, które czynił przez Jezusa Chrystusa. Czynił je przez Jezusa Chrystusa przez 3,5 roku. Jezus Chrystus został wzięty do i usiadł koło Jego prawicy. I my w to miejsce wskakujemy w momencie naszego chrztu. Wchodzi, umieramy dla siebie, wchodzi w nas Bóg, Ojciec przez Ducha Świętego i On jedna świat ze sobą. Amen? Amen? Na tym polega chrzest. Nie żyjecie już wy, żyje w was Chrystus. Chrystus to jest namaszczenie. Amen? Chrystus to nie jest nazwisko Jezusa. Chrystus to jest namaszczenie, czyli Duch Święty, który zamieszkuje w was. Już nie wy żyjecie. Nie ma waszej woli. Jego wola się liczy. On żyje w was i pełni swoją wolę. Czyli jedna świat dalej ze sobą. Amen? Amen. Czyli naszą rolą, naszym zadaniem jest poznawać Ojca, jak jest. Jeżeli Bóg jest miłością, tak? Jeżeli Bóg jest miłością, to taki właśnie jest Bóg. Miłość. Czyli Bóg. Bóg jest cierpliwy. Bóg jest łaskawy. Bóg nie zazdrości. Bóg nie szuka próbolasku. Bóg nie unosi się pychą. Bóg nie dopuszcza bez wstydu. Bóg nie szuka swego. Bóg nie unosi się gniewem. Nigdy. Bóg nie pamięta złego. Nigdy. Bóg nie cieszy się z niesprawiedliwości. Bóg współweseli się z prawdą. Bóg wszystko znosi. Bóg wszystkiemu wierzy. Bóg we wszystkim pokłada nadzieję. Bóg wszystko przetrzyma. Bóg nigdy nie ustaje. Amen? Takiego musicie poznać Boga. To jest prawdziwe oblicze Boga.
I wtedy, jeżeli poznacie taki obraz Boga, takiego Boga, przez takiego Boga jesteście poznani, to jest to miejsce, gdzie jesteście nowonarodzeni. Jego nasienie, Jego sperma, Jego Boża sperma, Duchowa sperma, Duch Święty mieszka w was, wypełnia was, zaczyna czynić Jego wolę, bo nie ma już waszej woli. Przecież ja nie się zastanawiałem przez całe swoje chrześcijańskie życie, czy ja mam tą wolę. Nie, ja chyba tą wolę mam. Nie, na pewno mam. Wiecie, to nie jest dobre pytanie, czy mamy wolną wolę. Pytanie jest, czy powinniśmy ją zachowywać? Czy chcemy ją mieć? Ja nie chcę mieć swojej woli. Ja nie chcę żadnej swojej woli. Ona mnie zawsze zaprowadzi w ślepą uliczkę. Ja chcę Jego wolę. Tata żyje troszkę dłużej, wie troszkę więcej. Wolę, żeby On pełnił swoją wolę we mnie. Amen? Amen. Czyli takiego Boga musimy poznawać. Boga, który jest cierpliwy, który jest łaskawy, nie zazdrości, nie szuka poklasku. Nie unosi się gniewem, nie pamięta złego. Ten obrazek powinien być przekreślony. Taki jest Bóg, zobaczcie, że u Jezusa taki jest Bóg. Tu, Bóg, tu Jezus opisuje Boga. Czytaliśmy to już na poprzednim wykładzie. Bóg miłuje nieprzyjaciół. Bóg dobrze czyni tym, którzy go nienawidzą. Bóg błogosławi tym, którzy go przeklinają. Modli się za tych, którzy go przeklinają. Jeżeli ktoś go uderzy w jeden policzek, nawet stawia drugi, taki jest Bóg. Jeśli ktoś mu bierze płaszcz, daje jej szatę. Każdemu, kto prosi, daje, nie chce zwrotu. Dobrze czyni wszystkim, nawet tym, którzy są niewdzięczni. I tak dalej, i tak dalej. Bo On jest dobry. Jest tylko jeden dobry Bóg w niebie. Amen. Nie ma w Nim cienia zaćmienia. Nie ma w Nim ani pyłku zła. Jak to nam sprzedano pod drzewem mądrości w raju. Nie ma w Nim żadnego zła. On jest tylko dobry. Takiego Boga musicie poznać. Halleluja. Czyli grzechem Nowego Przymierza jest niewiara. To jest nieprawość, w której musimy się wyzbyć. Musimy wierzyć absolutnie w każdej dziedzinie Jezusowi. Amen? Ufać Mu. To jest właśnie prawo, którego powinniśmy strzec w Nowym Przymierzu. Czyli wiara. Ale wiecie, jest dobra nowina. Jest dobra nowina. Bo jest napisane w Efezjan, że wierzymy dzięki przemożnej sile Jego. Amen? Czyli tak naprawdę to nie jest nasza wiara. To jest Jego wiara w nas. My mamy tylko w tym nie przeszkadzać. Co to znaczy nie przeszkadzać? Mamy mieć czysty obraz Boga. Nie wrzucać krąkolu do naszej wiary. Czyli jeżeli to jest wypełnione tym wszystkim, to nie pojedzie. Nie ruszy. Nie ruszy. Jezus powiedział, że On będzie potwierdzał znakami i cudami, co? Tylko Jego słowo wiary. Jego słowo łaski, tak? Jeżeli tu jest Mojżesz, jeżeli tu są jakieś bałwochwalstwo, jakieś rzeczy, które nie są obrazem Boga, to to nas będzie blokować. Ten konkol będzie blokował. Ten fałszywy obraz zawsze będzie coś blokował w naszym chrześcijańskim życiu. Amen? Amen. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy poznawali Boga, który jest tylko dobry.